Ten podły glut spysiński. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej Hej, strony Najka, Natalia, bardzo mi miło, że zajrzeliście tutaj do mnie na ten film. Nie, Najka mówi całkiem szybko z tego co widzę, więc oglądanie na 1.25 może tutaj niektórych irytować. Cześć kochani, witam was bardzo. O, może będę jakiś materiał ten, o pewnej osobie, o której nagrywałem, poczekajcie. Poczekajcie, tylko zobaczę tutaj, czy wszystko jest jak być powinno. Okej. Okay. Serdecznie. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Najka, Natalia, bardzo mi miło, że Hej, zajrzeliście hej. tutaj do mnie na ten film. Moi drodzy, Pewnie. dzisiaj coś na temat ostatniej sytuacji w Polsce, która bardzo obszernie się rozeszła, nawet i na świat, bo widziałam również właśnie Na świat. informacji z zagranicznych właśnie źródeł. Moi drodzy, tutaj... Ej, kurde, no 20 osób i mamy 400 lajków. Możemy to zrobić teraz? Zachęcam bardzo do lajkowania i w ogóle do subskrybowania, ponieważ jak będzie 400 lajków, znaczy subskrypcji, tam na górze, po środku, nad Najką, to rzucę wam jakieś ciuszki z selectshop.pl jeszcze przed świętami, więc zachęcam serdecznie. Podoba się pomysł na emotę? Przemyślę to, przemyślę. Sytuacja związana z tą menorą, którą ugasił gaśnicą pan Grzegorz Braun. No pewnie widzieliście, pewnie słyszeliście, bo bardzo głośno... Widzieć... Chyba widziałem, ale tak nie skupiałem się jakoś mocno. Na pewno słyszałem i czytałem jakieś tam różne artykuły o tym. No o tym. Stało się to wiralem. I teraz, moi drodzy, ja wam powiem tak, może... Nie było tam antysemityzmu, że... Co? Może powiem tak, i co się teraz dzieje? Jak jest polskim Żydem i świetnie wszystko wytłumaczył, że to, co dzieje się u nas w Sejmie, nie jest prawdziwym judaizmem. Tak było, więc zachowanie nie było antysemityzmu. Dobra, okej, okay, to ja chcę posłuchać, co masz do powiedzenia. Zacznijmy od tego, że ja pamiętam, jak kilka lat temu swoim znajomym powiedziałam, no że właśnie, czemu, takie pytanie zadałam, czemu właśnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej... Dodatkowo, dlaczego nasz prezydent państwa również uczestniczył w tych obrzędach odpalenia menory? Znajduje się Ten pan udaje, że da? Menora, czyli jakby symbol totalnie... 418 lajków. No to lecimy po 500 i daję wam spokój. Git? Pół tysiąca, zawsze ładnie wygląda. ...naszej religii i tak dalej, że jak to tak wygląda i dlaczego to tak jest. Wtedy pamiętam moi znajomi i w sumie niektórzy już widzą... Jakie macie zdanie w tym temacie, moi drodzy? W sensie, że... Mnie na przykład jakoś to, nie wiem, nie ruszyło, w sensie mnie to nie oburzyło. Natomiast wydaje mi się, że osoby Git approved, wydaje mi się, że jakby na przykład zrobił coś takiego tylko, że z krzyżem, no to w Polsce byłby zbanowany na przykład, nie? Coś takiego, jakby na przykład, wiecie, no nie wiem. Nie wiem. Tak mi się wydaje, że to jest trochę obraza uczuć, nie? Że nie mówię, gdyby ktoś. Myślę, że więcej nawet nie trzeba mówić. Gdyby z krzyżem coś takiego zrobili, no to miało przesrane. Panowie nazwali mnie jedną wielką spiskową teorią, żeby. Tak, w ogóle Najka najpierw nagrała o Braunie, obroniła go bardzo, bardzo mocno. Powiedziała, że Polska jest krajem katolickim. Coś tam, jakieś takie hasła rzucała różne i po tym jak usłyszała dużo negatywnych komentarzy, to tego TikToka szybko usunęła. Pomyślałam sobie głupoty, że to jest... Jakby zrobił co takiego z krzyżem, to nawet karę by nie dostał. A co by dostał? Niemożliwe. Cymbał. I ja wam powiem, jak zaczęłam oglądać właśnie, bo założyłam sobie... I obwalmy krzyż i resztę, albo wszystkie zostawmy. Mhm. Ta ile osób ma konsekwencje dewastowania kościołów? Twitter. Zajwo, nie mam statystyk. Nie wiem. Ale medal honoru od lewaków. A, no to tak, no to by dostał na pewno, nie? 25 lat grzywny, ale nie, 25 lat więzienia albo 100 zł grzywny. Bardzo możliwe, żeby tyle dostał, no. Wiesz, ale tutaj mówimy o Sejmie, nie? Tak samo jakbyś w szkole na przykład tak zrobił, w domu prezydenckim. Jak były strajki kobiet, to jakoś lewica nie krzyczała. To wiesz, ale to zawsze jest, jeśli chodzi o ludzi, to ludzie lubią się kłócić między sobą. To nigdy nie ma czegoś takiego, że wszyscy, wiesz, chcą coś zmienić, tylko jak wszyscy chcą coś zmienić, to jedni mówią, a kurczę, pieczone, mi się nie chce.
A ja to bym tam, wiesz, ja to tam tak nie do końca. A ja w ogóle zapraszam was serdecznie na mój Twitter. Sam akt gaszenia płomienia ze świec gaśnicą proszkową jest straszny i jeszcze brwała tam ta kobieta. No faktycznie, była tam kobieta, która była cała w tej gaśnicy, nie? W tym prochu gaśniczym. Moi drodzy, założyłam sobie tego Twittera i zaczęłam oglądać. I ja byłam w szoku, ile ludzi nie zdawało sobie nawet sprawy z tego, że w naszym właśnie Sejmie stoi właśnie symbol stricte to Hanuki. Symbol właśnie... Jak pan Adar wyjaśnił, to co dzieje się w Sejmie nie pochodzi z judaizmu, ale z syjonicznych obrzędów. A ubieranie choinki jest wzięte od pogańskiego święta. No nie, no to akurat bez sensu, leźmy dalej. Prawda jest taka, że lewica krzyczy o oddzieleniu kościoła od państwa, ale jak Hanuka jest w Sejmie, to git, ale krzyż to zdjąć. Tak, Zajwo, tak, tak, dokładnie. Tak, tak, tak to właśnie wygląda. Wiesz, to jest na takiej zasadzie, że jedni nie lubią drugich, drugi nie lubią pierwszych. A wszystko, co obok, no to jest takie, a dobra, spoko. To zawsze tak jest. Judaizmu. I moi drodzy, ja byłam taka ogromnie w szoku, że jakby ludzie, wow, co to tam robi i tak dalej, że tylko krzyż wisi w Sejmie, że nic innego. I teraz moi drodzy, tak, to co zrobił Grzegorz Braun, wiele osób szokowało, nie dziwię się, ja sama miałam takie na początku... W sensie, że Grzegorz Brązowy? Co się dzieje? Brązowy Grześ? Na początku nie potrafiłam z tego zrozumieć. W ogóle zarzucono też mu, że on zaatakował tą właśnie jakąś tam kobietę i tak dalej. A jak się ogląda cały ten film, klatka po klatce, to okazuje się, że tak naprawdę to ta kobieta jego... Majka na bank oglądała. ...go zaatakowała, ta gaśnica się odbiła i właśnie... Mr. Brown, czy to ty? W ten sposób to wyglądało, że to było wszystko niechcący. A media to już w ogóle nawet... Niechcący. No dobra, ale... Ale kogo obchodzi niechcący? No kogo obchodzi niechcący? To wiesz, to robisz coś takiego. Robisz coś takiego i wiesz, i musisz mieć na uwadze to, że ktoś może ucierpieć, nie? No tak naprawdę to jakbyś, wiesz, jakby coś takiego się działo i nagle ktoś by chciał uspokoić jedną osobę i nagle by walnął, wiesz, jakimś tam gazem pieprzowym, nie? I ktoś by na przykład trafił do szpitala, ponieważ by nie mógł oddychać. Ja bym powiedział, kurczę, ale niechcący, to ja tak nie chciałem. Ale to, wiesz, to na przykład jeśli dostajesz jakąś karę, to ludzie nie pytają, czy chciałeś, tylko czy zrobiłeś, a jak zrobiłeś, no to intencje są troszkę... Nieistotne. To tak nagłośniły, że ta kobieta wylądowała w szpitalu i robi się pana z pana... Zgadzam się z oddzieleniem polityki od religii, ale można innym sposobem zaprotestować temu. Grzegorza Brauna, no kogoś takiego, kto w ogóle atakuje nawet kobiety, podczas gdy on nic naprawdę nie zrobił. Mnie obchodzi. To nie tak, że niechcący całkiem przypadkiem osoba berwała typiera, podeszła mu pod gaśnicę. Dobra, zobaczmy to. Zobaczmy to, kurczę, nie? Grzegorz... Braun. Jak katolicy są obrażani, to jest ok. No właśnie, to jest też bardzo ważne. To co Matthew Bliźnikow pisze, również jest... Zobacz całe zdarzenie, a zdarzenie rozpoczyna się od tego, jak już jest gaśnica. Więc to nie jest całe zdarzenie. Proszę tutaj się uspokoić. To, co mówisz, to jest jak najbardziej prawda. Że wiesz, że w jedną stronę, no to tak, to tutaj obrażajmy i tak dalej, a w drugą stronę, jak katolicy są obrażani, to jest ok. To jest w porządku. Ja wiem, że takie coś jest. I nie można też mówić, że nie ma. No, byłbym idiotą, gdybym mówił, że tak nie ma. Wtedy ta kobieta sama wyszła pod tą gaśnicę. Teraz jak będę kroić kurczaka na obiad, to chyba drzwi będę zamykał, co by jakiś wyganin nie wszedł mi między kurę a mnie. Zaraz zobacz. Kurczę, nie wiem, nie widziałem, wiesz? Dobra, ale chcę zobaczyć nagranie. Czy mogę zobaczyć nagranie takie? Czy mógłbym na przykład takie nagranko zobaczyć? Weźmy tutaj. No całe nagranie chcę. Nic więcej. Mógłbym? Szczęść Boże. Boże, jedynie chcę zobaczyć nagranie. A tu już jest zagaśnicowane, no. Nie ma nagrania, moi drodzy. Całe nagranie, ale już. O! Gdzie jest ta kobieta? Brown walnił w nią gaśnicą? Nie pierwszym, ale za drugim razem w nią walnął. Chłop poddymi atmosferę. No tak, no właśnie on myślę, żeby się nadawał bardzo do freak fightów. Potrafi zadymić, nie? Po tym jak zgasił, walnął normalnie gaśnicą w nią walnął? Aha, nie, dobra, bo...
Dobra, okej, okay, bo tutaj ja myślałem, nie oglądałem tego, nie oglądałem tego. Pierwszy raz że takiego widzę. Ja myślałem, że to wiecie, że ona gdzieś tam stała i została zagazowana i faktycznie przestała, nie mogła oddychać. Natomiast tu widzimy, jak ona po prostu, on gasi, ona chciała przeciwstawić się i faktycznie dlatego została zagazowana. Dalej, no to teraz będziemy oglądać, spokojnie, tutaj komentuję na bieżąco. Dalej, spokojnie. Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? No. To weźmie tą gaśnicę i walnie tą gaśnicę jeszcze? Nie, no chyba nie. Mati, komentuj walkę. Jak można użyć gaśnicy w miejscu zamkniętym? Panie pośle, co pan robi? Ej, nie uderzył jej. No gdzie uderzył? Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Specjalnie, no nie walnął w nim. Gdzie? Gdzie ją walnął? Mam ognie o takim pęgu? Tak. Było widać, jak celuje w jej twarz gaśnicą. A, że tutaj. No. Tutaj, no tylko tak. Tylko teraz, czy on kierował gaśnicą w twarz, czy ona akurat tak machnęła ręką? Panie pośle, co pan robi? Się cofnie. Panie pośle, co pan robi? No i co? Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, jak tak można było się zachować? Próbowała zatkać palcem, bo inaczej nie da się zatrzymać, chyba strzeliło. No tak, bo tam już nie było psiknięcia, tylko faktycznie buchnęło już później, nie? Panu nie wstyd, co pan robi? Z innego nagrania elegancko widać, jak ta kobieta go kopie. No widzisz. Dymy. To jest, moi drodzy, to są freak fighty. I koniec już. Dobra, wracamy do Nike, moi drodzy. Ej, dobra, ale zacznijmy od tego, że ta sytuacja nie powinna mieć miejsca. No tak, oczywiście, że tak. Używanie gaśnicy w zamkniętym pomieszczeniu w tłumie bez faktycznej przyczyny jest skrajnie nieodpowiedzialne. Plus jeden, oczywiście, że tak. I przykro, że wielu influencerów polskich zaczęło ogromnie właśnie go gnoić, poniżać, wyzywać, nazywać właśnie bardzo złymi określeniami, że on jest przeciwnikiem, wyzywać, nazywać... Komu ci influencerzy polscy służą? Dlaczego influencerzy nie stają po stronie Polaków? Właśnie bardzo złymi określeniami, że on jest przeciwnikiem wszystkiego i tak dalej. Wiele osób w ogóle też zauważyłam jedną rzecz, że mówi, no państwo powinno być świeckie, stricte w Sejmie też nie powinno być nic związanego z żadną religią. No i teraz moi drodzy, w takim razie dlaczego wszyscy tak bardzo bronią tego, że Grzegorz Braun zrobił coś takiego, że ugasił te świeczki. Słyszałam taki głupi... Religia jest lepsza od drugiej? No nie. Żarcik taki, no może niezbyt okej, okay, ale jednak paliło się, no to ugasił, nie? I tak właśnie zauważyłam, że ludzie mega z tego memy robili w ogóle, no nawet był... Gaśnicy nie używa się, jak nie ma ognia, był na świeczkach, to czy używasz jej w pomieszczeniu, czy nie, nie ma znaczenia, bo z definicji tam nikogo nie powinno być, jak był pożar. Paliło się, no tak, no paliło się na świeczkach, no to wiadomo. Następnym razem, jak będę chciał zgasić świeczka, która jest przy telewizorze, no to koc gaśniczy, myślę, że... Takie minimum. Jeden mem ze mną, no zresztą jak tutaj widzicie, czegoś takiego tutaj się nie spodziewałam. No jednak muszę się w życiu spodziewać wszystkiego. Jak dla mnie świeczka się paliła. No widzisz, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Natomiast moi drodzy, ja to powiem tak, skoro... A ona nie rozumie, że szacunek innych to nie zawsze religia, do innych to nie zawsze religia. No zaraz się przekonamy. Ludzie tak bardzo bronią czyjejś religii i tak dalej, to dlaczego w 2020 i 2021, gdy były te strajki, na początku były strajki kobiet w 2020. Jestem rabinem wyluzuj. No tak, no, no Jezu, no, no taki mem jest. Jeden rabin. O. To jest miejsce? Nie. A inny. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Czy będą mi potrzebne? I tyle. Rabini są podzieleni.
A później w 2021 były te strajki ani jednej więcej. Czekaj, bo to nie przeczytam tego na głos. Moi drodzy, takie pytanie. Gdzie byli ci wszyscy obrońcy jakiejkolwiek religii w momencie, kiedy nasze kościoły były niszczone, gdy wchodzono na msz... Dobra, jeśli chodzi o strajki, spoko. Jeśli chodzi o strajki, spoko. Natomiast jeśli, jeśli ze strajków robi się coś poza tym. Ja pamiętam chyba, tak, strajk kobiet był. Ja pamiętam, że z początku miało to fajną siłę przebicia i faktycznie wychodziły kobiety, które chciały zabrać głos, które chciały o coś walczyć i to trwało naprawdę chyba z 4 dni. Ja powiedziałem Izie, że jak to będzie trwało na dłużej niż 2 dni, to zacznie robić się gnój. Zacznie robić się straszny bałagan. I faktycznie po tym drugim dniu przyszli różni ludzie, którzy już chcieli jakieś nowe rzeczy powprowadzać, którzy już chcieli pokazać bardzo mocno, jak oni za tym strajkiem są. I zawsze tak jest, że jak ktoś chce zrobić jakiś strajk, jak ktoś chce wyjść przed szereg i pokazać, że coś mu się nie podoba, to zamysł, powiedzmy, jest spoko. I później, jeśli trwa to za długo, to ludziom odpierdala. Bo jaki cel ma sprejowanie po kościołach? Ja rozumiem, że ktoś chce się wyżyć i tak dalej, ale to sprawia, że ludzie przestają brać cię poważnie. Ludzie już nie biorą cię za taką osobę, która okej, fajnie, że walczysz. Nie, tylko no fajnie, że jesteś idiotą, nie? Jesteś baranem, no idź stąd. Także i tutaj za każdym razem, jeśli ktoś wierzy, niech wierzy. Jeśli ktoś jest takiej orientacji, niech jest takiej orientacji. Jeśli ktoś chce wyjść przed szereg, pokazać, że coś mu się nie podoba, niech to robi, ale w momencie, gdy zaczynasz dewastować jakieś, nie wiem, czy palenie tęczowych flag, albo robienie cipkomaryjek, albo łamanie krzyży, no to jest coś takiego, co sprawia, że strajk już przestaje być strajkiem, tylko zaczyna być dewastowaniem. Tak samo jak jest, wiecie, ten marsz i wychodzą patrioci i wiecie, z flagami wychodzą i palą race i w ogóle chcą pokazać, że kochają Polskę. I jednocześnie przychodzą drudzy, którzy rozpierdalają przystanki. No, jak ktoś zaczyna dewastować, jak ktoś zaczyna nie szanować uczuć religijnych, czy nagle chce pokazać, jak bardzo jest nietolerancyjny, no to jest idiotą. I to nieważne, czy nietolerancyjny wobec orientacji, czy nietolerancyjny wobec religii. Wandalizm. No, takie jest moje zdanie. I wyczyniano właśnie tam takie rzeczy, robiło sobie takie manifestacje, takie performance'y. Dlaczego wtedy nikt nie reagował? Inna rzecz, która mnie ogromnie nurtuje, reagowali i to powinnam zadać pytanie właśnie... Reagowali ludzie, ale faktycznie jest coś takiego, że wśród młodych osób niektórzy robią sobie takie ciche przyzwolenie, na to, że faktycznie po chrześcijaninach i po katolikach, po kościołach można jechać, bo tak. Nie, no możesz się z nimi nie zgadzać, możesz się z wieloma rzeczami nie zgadzać, możesz wchodzić w jakąś dyskusję. Natomiast jak chcesz być szanowany, to ten szacunek również okazuj. A jak chcesz być uznawany za idiotę, to wyzywaj, krzycz i niszcz. Witam wszystkich, jeżdżę na lodzie. Dr. Frozen, witam serdecznie i na przykład siedzę na Dubsku. Takim osobom, które mówią, że on zrobił coś ogromnie złego, że się przeciwstawił i tak dalej. Moje pytanie, w takim razie komu służą ci wszyscy politycy, którzy, gdy oglądałam posiedzenie Sejmu, po tej sytuacji, w której się to stało, kiedy Hołownia właśnie oddalił w ogóle z tego posiedzenia pana Brauna, w ogóle Konfederacja się od niego odcięła, tam widziałam przeróżne już właśnie informacje na ten temat, no to ja się zastanawiam, komu ci wszyscy politycy służą, skoro ja zawsze sobie wyobrażałam, jako młoda kobieta, że w Sejmie, polskim Sejmie, siedzą osoby, które całym sercem są za Polską, które na pierwszym miejscu... No dobra, za Polską. No tak, za Polską. Więc będąc za Polską, nie trzeba być osobą religijną i nie trzeba w nic wierzyć. Można być Polakiem, można być za Polską, można być za tym, żeby Polska była jak najlepszym krajem, natomiast... No religia tutaj nie ma w sensie związku, według mnie, że to jest rzecz taka prywatna, tak jak orientacja czy wyznanie. W sercu mają Polskę, mają swoją ojczyznę, mają ludzi, którzy są Polakami. Mhm. Natomiast takie jedno pytanie, w takim razie co my mamy robić, żeby każdemu dogodzić i czemu to... A to nie da rady tak.
to choćby ludzie robili wszystko, to i tak nie da rady. Nigdy nie jest tak, że to my Polacy jesteśmy bronieni. Od jednej osoby usłyszałam takie słowa, a co gdyby była sytuacja, że... Bo każdy chce czegoś innego Nike'a. Bo nawet jakby, nawet na przykład to, co ja chcę i to, co dla mnie jest dobre, nie będzie tym, co ty chcesz i nie będzie tym, co dla ciebie będzie dobre. Rozumiesz? Dlatego się ludzie nie zgadzają. Serio, to ludzie ciągle będą ze sobą walczyć do usranej śmierci. Nasz krzyż właśnie będzie złamany na przykład na pół właśnie przez jakiegoś Żyda, albo na przykład cudem by tak jeszcze się raz zdarzyło. A co tak, nie każdy, ja nie chcę nic. O, to też jest dobre podejście. Polacy jesteśmy bronieni. No. Od jednej osoby usłyszałam takie słowa. A co Marta, była sytuacja, że serio to nasz krzyż o właśnie będzie złamany na przykład na pół. Czekam na odpowiedź. Właśnie przez jakiegoś Żyda, albo na przykład cudem by tak się zdarzyło, że nasz krzyż chrześcijański znalazłby się właśnie w synagodze. Czy wtedy oni by stanęli w naszej obronie? Tylko synagoga a Sejm to chyba coś innego, nie? To bardziej synagoga i kościół powinno być, a synagoga Sejm to jest coś zupełnie innego. Tak byś powiedział Tartak, kurwa i Biedronka. Mówimy o zupełnie innych kategoriach. Jeszcze raz, bo ja już właśnie nie chcę się pogubić, moi drodzy, a ciężko z Nike'ą. Nie przez jakiegoś Żyda, albo na przykład cudem by tak się zdarzyło, że nasz krzyż chrześcijański znalazłby się właśnie w synagodze. Czy wtedy oni by stanęli w naszej... I tu nie kupię karpia. Ja tak samo, ja nie lubię karpia. I właśnie takie pytania ja sobie w sercu zadaję. Zadaję sobie właśnie pytania, gdzie są ci wszyscy Polacy, gdzie są ci wszyscy ludzie, którzy wielce bronią naszą Polskę. A to nie ja. Dlaczego nikt nie broni nas? Dlaczego nikt nie broni polskości? Dlaczego nikt nie broni katolików? Jak było właśnie... Polskości, Polaków, katolików. No tak. Dobrze, Nike'a. To ja zadam ci takie pytanie. Dlaczego nie bronisz... Dlaczego nie broniłaś Marszu Kobiet? Jeśli znajdziesz odpowiedź na to pytanie, znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. I myślę, że tutaj nawet nie trzeba się jakoś mocno rozwodzić. Nie? No bo to tak to wygląda. No dlaczego ludzie nie bronią katolików? Mówi Nike'a, która ma takie, a nie inne poglądy. W odpowiedzi na to również pytanie, dlaczego Nike'a nie broniłaś protestu kobiet? No, z tego samego powodu, no. Nie cierpię rybów. Ja ryby bardzo lubię. Natomiast, mój drogi Zajwencjuszu, karpia nienawidzę, śledzia też nie. Ale bardzo lubię łososia na przykład. Mintaja bardzo lubię. Ogólnie ryby smażone, filet. Bo moja ulubiona ryba to filet, moi drodzy. Teraz to posiedzenie Sejmu, kiedy wydarzyła się ta sytuacja, to zauważyłam też, że nawet Tusk stanął w obronie właśnie Żydów i tak dalej. No ja rozumiem, fajnie i tak dalej, bo tam mnóstwo polityków poparło właśnie, że to jest złe i tak dalej. Super. Tylko pytanie... Ten rzekomy Żyd, na którego powołuje się Nike'a, który twierdzi, że w Sejmie nie ma prawdziwego judaizmu, to aktor z paradokumentów i działacz młodych dla wolności, także ten. Ale Nike'a to nie pierwszy raz już powołuje się na żółto, na źródło, które nie jest sprawdzone. Jedno tutaj do nas wszystkich. Dlaczego na przykład taki pan Polski Tusk budżet, nie stawał w obronie wtedy, kiedy właśnie były niszczone kościoły? Dlaczego wtedy nikt nie wyszedł na tą mównicę sejmową, gdy były kościoły niszczone? Dlaczego wtedy nikt nie zwrócił uwagi? Nikt? Wydaje mi się, że ktoś zwraca uwagę. Skoro nie poparła kobiet, to może dlatego, że nie zgadza się z zabijaniem dzieci. Hejt Z321. Zajwo, ja kumam. Ja jak najbardziej kumam, wiesz? Ja rozumiem. Ja wiem, o co chodzi. Natomiast ona zadaje pytanie, dlaczego ludzie nie bronią tego. No to on, z tego samego powodu, dla którego ona nie broniła tego. Bo ludzie nie zgadzają się z tym. A skoro się z czymś nie zgadzają, to nie będą tego bronić. Albo nawet w drugą stronę, niektórzy tak się nie zgadzają, niektórzy ludzie tak się nie zgadzają, że będą jeszcze bardziej cisnąć, jeszcze bardziej będą, wiesz, jeszcze więcej... tego jadu z siebie wylewać, żeby jeszcze bardziej pokazać, że się nie zgadzają. Tak już na maksa toksycznie, nie? Ale mówię, no tak to wygląda. Tak odpowiedź... Pytanie... Odpowiedzią na pytanie, na jakie jest również pytanie. W ogóle inna rzecz. Zauważyłam, że mnóstwo ludzi, no naprawdę mnóstwo ludzi, nawet z kościoła katolickiego... Oni prezent, hej, fajnie, że jesteś. Zaczęło przepraszać i tak dalej za tą sytuację. Matko jedyna, no ja byłam w szoku. Ja mówię, nie, ja już wariuję, ja skontaktuję się z takim pewnym księdzem z mojego życia prywatnego, tutaj z okolic Śląska.
zadzwoniłam do niego i zaczęłam z nim rozmawiać, bo bardzo też dużo ludzi mówi, że Jezus jest Żydem, Jezus jest Żydem, Jezus jest Żydem, czemu ty tak mówisz i tak dalej. I okej, według jakby pochodzenia to Jezus jest Żydem. Jezus urodził się w kraju żydowskim, urodził się właśnie, no wiecie, w Nazarecie, w Betlejem. I teraz moi drodzy państwo, ten ksiądz do mnie z tekstem, że mam nie mówić tego, że Jezus jest jakiejkolwiek... Jezus, czyli Bóg jest poza narodowością. No jak? Narodowości, tylko że Jezus to jest Bóg, czyli Bóg jest ponad wszystkimi narodowościami. Nie możemy Mu przydzielić jednej i tak dalej. Jednego pochodzenia i tak dalej. Jakby, żebyście mnie tutaj dobrze zrozumieli, co mnie ten ksiądz... Jezus jest Polakiem? Ksiądz właśnie przekazał. I teraz inna kwestia. Było coś takiego, że nagle... Od razu, moi drodzy, chciałem prosić o jedną rzecz. Ja ciągle mówię o tym, czasem... Tu już powiedziałem bardzo otwarcie i bardzo przejrzyście, natomiast jakby ktoś jeszcze nie skumał, albo ktoś nie słyszał tego, proszę o szacunek na live'ie i to, że na przykład wy nie zgadzacie się z czymś, albo na przykład nie wierzycie, nie upoważnia was do tego, żebyście wyśmiewali czyjąś wiarę, ok? Możemy tak, możemy, skoro mówię o szacunku, skoro mówimy o szacunku, no to my ten szacunek również okazujmy, możemy rozmawiać, dyskutować, ale nie wyśmiewajmy, ok? 40 osób... Proszę teraz o zostawienie lajka. No za darmo siedzicie, no. Zostawcie lajka, będzie 500 lajków, więcej osób wpadnie, więcej osób usłyszy o tym cudownym live. Ten ksiądz mi powiedział tak, przecież Żydzi trzykrotnie wyparli się Jezusa. Czy to w momencie, kiedy miał się... I za 20 euro 20 przysiadów? Tak, dokładnie tak. ...narodzić, wtedy tak kiedy... Szczególnie, że zbieramy na prezenciki. Wiecie, bo Żydzi zawsze myśleli, że jak więc przyjdzie... Mogę całego streama, kurwa, te przyjadę robić. Mesjasz, to on będzie z bogatej rodziny, przeogromnie, fantastycznie ubrany i tak dalej. I jak była sytuacja właśnie, że Maria miała rodzić, to oni powiedzieli, idź sobie kobieto do stodoły, bo to na pewno nie jest to już nasz Zbawiciel i tak dalej. Czyli po prostu go odrzucili. No. Drugi raz odrzucili go wtedy, kiedy Pan Jezus chodził i nauczał. Wiecie, wszystko to wynika z Dziejów Apostolskich, gdzie wszędzie jest opisane, co Jezus właśnie robił, co Jezus mówił i jak Jezus zwracał się do Żydów. I w pewnym momencie właśnie ten kapłan powiedział mi, że mam tutaj zacytować wam jeden fragment z Pisma Świętego, gdzie właśnie dużo ludzi mówi, że judaizm to jest stricte na przykład moja też również wiara, no bo przecież Jezus był Żydem. I cytat z Pisma Świętego, moi drodzy, dokładnie z Ewangelii Świętego Jana. I jest taka sytuacja, gdzie właśnie Jezus mówi do Żydów. Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. I jest taka sytuacja, no, gdzie właśnie Jezus mówi do Żydów. Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mojej mowy? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie tutaj bardzo ważne, ostre sformułowanie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówił kłamstwo, od siebie mówił, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. No i teraz, moi drodzy, bardzo takie ostre słowa. Natomiast tutaj jest jakby pokazane, że Jezus odcina się właśnie od tego wszystkiego. I właśnie w ten sposób mi to ksiądz zaczął tłumaczyć, no, że ja nie mogę publicznie mówić, że Jezus jest tym samym Żydem, co właśnie obecni Żydzi. Bo jednak tam chodziło o rozdział. I właśnie ten ksiądz mi właśnie to tak nakreślił. I dodatkowo jeszcze trzecia rzecz, kiedy Żydzi się odcięli od Pana Jezusa. Aha, czyli niby Jezus sam hejtuje Żydów. No, no, ten... rozwala mnie slang, wplatanie slangu w takie zdania. Śmiesznie żyją. Była wtedy, kiedy oni go ukrzyżowali, bo moi drodzy, ukrzyżowali go właśnie faryzeusze, czyli... Mateusz, odniesiesz się do portretu rabina, nie odniosę się. Stricte Żydzi. I najgorsze jest to, że mnóstwo osób nie zdaje sobie z tego sprawy. I teraz tu chodzi o to, żeby akceptować każdą religię, żeby być za każdą osobą na tym świecie, żeby każdego bronić. Ale żeby z państwa polskiego nie robić, moi drodzy, jednak mimo wszystko... Tak samo można powiedzieć o płciach. Według nauki biologicznie są dwie, ale ludzie sobie opowiadają o 56. No właśnie, i teraz patrz. I teraz co jest ciekawe, że w tym momencie katolika możesz zjechać jak psa. Mówię, ja sam jestem osobą niewierzącą. Natomiast jak wyglądają realia? Katolika możesz zjechać jak psa. Chłopa możesz zjechać jak psa. Natomiast w momencie, gdy powiesz o tym, że są dwie płcie i będziesz się kłócił z kimś, to będziesz wyzywany od rasistów, od homofobów,
od ludzi zamkniętych, od idiotów, od najgorszych. W ogóle będziesz skreślony z internetu. No tak, tak to wygląda. Mówię, i mówię to jako osoba, która nie wierzy, jako osoba niewierząca, że katolika możesz zjechać jak psa. Natomiast jak mówisz, jak powiesz o osobach, które identyfikują się na przykład, nie identyfikują się z żadną płcią, no to będziesz zjechany i będziesz nietolerancyjny i chuj. No tak to wygląda. Tożsamość płciowa to inna kwestia. Ja wiem, ja tym rozumiem, natomiast wiesz, natomiast nie, jedni wierzą w to, inni uważają coś innego, ale jednych można zjechać, a drugich, znaczy zjechać, no z jednych można zjechać, a z drugich na przykład nie można komentować, bo nie i koniec. Polina, żebyśmy bronili naszych tutaj w ogóle granic, żebyśmy bronili naszej religii. Moi drodzy, ja zauważyłam jedno. My Polacy bronimy wszystkich, a nas nikt nie broni. No i właśnie to jest najgorsze, że jednak to się później wszystko okazuje jakby właśnie takimi małymi szczegółami. Przykro mi też, że bardzo dużo ludzi nawet nie wiedziało, co się tam w Sejmie wyrabia, że dopiero teraz została sprawa nagłośniona i nagle wszyscy są, wow, co się tam dzieje, czemu tam menora była, dlaczego i tak dalej. Ja myślałam, że tylko tam krzyż był. No i moi drodzy, inna jeszcze kwestia taka, którą będę powtarzać, skoro... Tak samo jak czarnoskóry w stosunku do białych. Jak czarnoskóry powie, że nie lubi białych, to jest okej, ale jak będzie nadwrót, to jest źle rasizm. Tak, tak, no to też tak to wygląda. I świetnym przykładem tak naprawdę było ostatnio to, co zrobiła Liza, która z pełną świadomością powiedziała o nafcie, że jest białą pizdą. Natomiast jakby nafcie powiedziała, że ta jest czarną pizdą, to miałaby przesrane. Ona oczywiście dostała komentarze negatywne, oczywiście pogrożone jej paluszkiem Lizie, natomiast nafcie by mogli wywalić z fejmu, nie? Jestem święcie o tym przekonany. Mnóstwo osób z lewicy mówi, że chcą, aby Polska była świecka. Okej, no według konstytucji tak właśnie jest. Mhm. No to teraz takie pytanie, dlaczego w Sejmie polskim mamy praktykować nie swoje obrzędy religijne? Doprawdy wyborne. Bardziej skupiam się na internecie, wiesz, nie na sprawach karnych, tylko w internecie jak to wygląda. Religijne, w sensie takiej nie swojej religii. Jest mnóstwo katolików, który jednak pełni sporą, wiesz, część naszego życia. Myślę, że sporą, tak, jako takie medium. Czy tego chcemy, czy nie? W Polsce. Także dlaczego nam z góry jest narzucane, kogo my mamy bronić, a kogo nie? Bardzo mi jest tak jakby wszystko na to wszystko patrzeć czy i tak dalej. Czy ten czat, to mam wrażenie, że dla was katolik to takie czerwone berety, siły specjalne i komandosi w jednym? John Rambo. Oj, przewyciszyłem, przepraszam, Najka. Za wiarę i tak dalej. Uważam też, że mógł na przykład pan Brown zrobić to w jakiś inny sposób, nie wiem, coś, jakieś, nie wiem, konferencję prasową zrobić tylko tak, i tak dalej. Ale z drugiej strony mam też pewne podejrzenia, że to wszystko jest z góry zaplanowane, żeby właśnie coś wyszło na światło dzienne. No ja uważam, że tutaj w Polsce robi się również czasami nawet takie te fałszywe flagi. Czyli jeden temat w mediach się podkreśla, że coś się stało złego, a zakrywa się za naszymi plecami coś, co ma nam umknąć. Tematy zastępcze, to już... Bardzo, bardzo lubiana technika. Czego my mamy być nieświadomi i dopiero później po latach ma się to okazać, ale to przecież zostało wtedy podpisane. No ja uważam, że były też takie fałszywe flagi właśnie w przypadku, kiedy była ta Odra. El Mati, czy ciebie zabolało mnie to? Nie, to miała pizda, albo jesteśmy mniej przeczuleni, bo jesteśmy mniej odklejeni. Nie, absolutnie mnie to nie zabolało. Absolutnie. Tylko ludzi to wkurzyło. Ludzi też to nie zabolało, tylko wkurzyło to dlatego, że wiesz, że sobie pozwoliła na to, bo ona się czuła taka, a powiem to i będę fajna. I było takie, nie, właśnie kurczę pieczone nie jesteś. I właśnie za to, że powiedziałaś to z uśmiechem, po namyśle, bo to nie było tak, że wyrwało się i to było takie, o kurde, sorry, tylko po namyśle to powiedziała, z przekonaniem i po konferencji jeszcze na wywiadach powiedziała, że nie przeprosi, bo nie ma za co. I za to właśnie została skarana. Zatruta. Bo chciała być fajna, no i nie wyszło. Wtedy, kiedy były te bomby właśnie na tej granicy, tam no pewnie kojarzycie co nieco tych tematów, bo ja to też poruszałam. W każdym razie, moi drodzy, jest mi bardzo przykro, że mnóstwo Polaków wyparło się tego, co właśnie zrobił pan Brown, że jakby mało kto stał znowu za nim. Chociaż inna kwestia, dużo ludzi za nim stoi, ale nie są to osoby sławne, bo zauważyłam, że osoby sławne i osoby w ogóle pokroju katolickiego, takie jakieś kardynały, rysie i tak dalej, zaczęły się wypierać czynów pana Brauna i zaczęły stawać w obronie nie naszej religii. Bardzo mi jest przykro, widząc to wszystko, po prostu ja, uwierzcie mi, jak zobaczyłam to wszystko, jak zobaczyłam te wszystkie wypowiedzi, jak zobaczyłam, że nawet Bosak ma zostać oddalony, właśnie ma zostać w pewien sposób ukarany za pana Brauna, no to ja mówię, no matko jedyna, co to ma być?
Chodzi mi o taką karę, że wycofa się go z bycia wicemarszałkiem. W ogóle tam zauważyłam, że też pan Mentzen o tym wspomniał. Szymon Hołownia na konferencji prasowej powiedział, że jutro, zdaje się, chyba jutro. Rysiku na jenoty? Tak. Będą zapalali świece chanukowe w Sejmie i on na tą uroczystość zaprasza Krzysztofa Bosaka i ma nadzieję, że on razem z nimi tam te świece zapali, bo to będzie dla niego bardzo poważny test. Znowu można wyczytać między wierszami, że jak Krzysztof Bosak się tam pojawi na uroczystości religijnej, judaistycznej. Wycofanie Bosaka jest jak banowanie spysia za dubie lajstiu. To wtedy będzie dobrze i być może zachowa fotel wicemarszałka, a jeżeli się nie pojawi, no to wtedy Hołownia raczej będzie za tym, żeby go odwołać. I to jest już sprawa bardzo poważna. Zmuszanie kogoś do uczestnictwa w uroczystościach religijnych to jest w ogóle przestępstwo. W kodeksie karnym jest opisane. To raz. Dwa. Jak można zmuszać kogoś do uczestnictwa w uroczystości religijnej z innej religii? W sensie Krzysztof Bosak nie jest wyznawcą judaizmu, jest katolikiem. I tak jak Żydów nie należy zmuszać do uczestnictwa chociażby w mszy świętej, tak można katolika zmuszać do uczestnictwa w Hanuce, jeżeli to jest wbrew jego wierze, jeżeli to jest wbrew jego sumieniu. Artykuł 196, gdzie ktoś namawia nas do... To nie miało być miły każdego, czyli sobie innej wiary również, czyli innej wiary w różnych miejscach, czyli również... Nie wiem. Właśnie o praktykowania nie swojej religii, bo jednak pan Bosak został podciśnięty pod ścianą, postawiony pod ścianą został właśnie przez pana Hołownię. I teraz jeszcze coś na koniec takiego niby śmiesznego, a z drugiej strony ogromnie, może inaczej powiem, wciul przykrego. Mianowicie tutaj widzicie pewnie coś takiego. Chodzi o to, że mi TikTok zablokował komentarz za to, że po prostu napisałam, że... Polska z krajem Polaków. U nas w Polsce są Polacy. No i jakby, nie wiem, TikTok uznał to za właśnie mowę nienawiści, dlatego że powiedziałam, że w Polsce są Polacy. Oczywiście wiadomo, tutaj nie chodzi o to, że w Polsce są tylko Polacy, bo są również właśnie obcokrajowcy i super spoko, że ludzie są otwarci i tak dalej. I mnóstwo ludzi to... Ośrodek zachowań? Tak, tak, widziałem, że znowu coś chcą zrobić, ale i tak gówno zrobią. Tutaj właśnie przyjeżdża do nas, do Polski, żeby właśnie zacząć sobie nowe życie, żeby zacząć zarabiać, studiować i tak dalej. Ale mi chodziło o to, że stricte Polska oznacza Polaków. No ale widać, TikTok uznał to za mowę nienawiści. Także moi drodzy, patrzcie, dokąd my zmierzamy. I ja wam powiem jedno, my musimy się ogromnie mocno trzymać, bo czekają nas bardzo, ale to bardzo ciężkie czasy. Jeszcze taka zmianka na koniec. Moi drodzy, wiecie co, ja uważam jedno, tak jak nas uczono na WOS-ie. Mianowicie, że rodzina to jest najmniejsza komórka społeczna. To jest taka malutka komórka, od której zaczyna się w ogóle wszystko, bo jeśli atakuje się rodzinę, to można rozwalić nawet i całe państwo. Tutaj, moi drodzy, mamy taki przykład właśnie słów matki Teresy z Kalkuty, że jak matka może zabić swoje własne dziecko, to każdy z nas może każdego zabić, bo już później ta nasza moralność będzie przesuwana, te granice społeczne będą przesuwane. Ja się boję, co będzie dalej. I taka jeszcze jedna mała, malusieńka dygresja właśnie co do tej komórki społecznej, do tej rodziny. Jako single mam jedynie smartfonie, a smartfona nie komórkę. Ja na przykład mam smartfona, ale miejsce, z którego dla was live'uję, to komórka pod schodami praktycznie, nie? Nie, no może trochę większe niż komórka Harry'ego Pottera, ale... Czekaj, jak rozłożę ręce, to do dwóch ścian? No tak, zdecydowanie. Jak rozłożę ręce, to trzymam... Bo kabel jebany. Przepraszam, jestem kablofobem. Czekajcie, od ściany... No tak, od ściany do... Od ściany do drzwi dosięgam. A w tą stronę? W tą stronę chyba będzie tak samo. Czy nie? O, szerzej. Nie, tu im brakuje trochę. Tu im brakuje tak z 20 cm. No. Pierwsza baza zarejestrowana w garażu. Tak. Ale nie narzekam, jest bardzo fajnie. Przytulnie. Ale dupsko. Moi drodzy. To tych przysiadów, które robię za 20 euro. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam. Jeszcze prezent dla Badiego trzeba kupić. Jestem Draco Malfoy. Tak, to jest dupsko odrobienia przysiadów za donate. Słuchajcie, mamy nową minister rodziny. Nie wiem, czy wiecie, to jest kobieta, która na co dzień właśnie bardzo mocno promowała dostęp do aborcji, czyli atakowała w najmniejszą komórkę, czyli rodzinę. Bardzo to jest przykre, wszystko jest takie wywracające się. Ja jestem, powiem jedno, przerażona tym wszystkim, co nas czeka. Mieszkanie w tym. Jak to się nazywa?
w bloku. Bardzo się boję. Może kiedyś coś innego, na razie tutaj. Modlę się za nas, żeby było wszystko okej. Okay. Modlę się również za Państwo, modlę się za wszystkich wrogów, okay. Za wszystkich nieprzyjaciół moich czy waszych i tak dalej. Za każdego z nas tutaj się modlę i mam nadzieję, że ta modlitwa również coś pomoże. Dziękuję serdecznie wszystkim tym. Już do polskiej strony nie mogę robić donate. Kamil Saniek, naprawdę chciałbym. Natomiast nie mogę, ponieważ jeśli chodzi o podatki, wychodzę na tym o wiele lepiej. Nie jest oczywiście nielegalne, natomiast full legalnie, ale wiem, że tak długodystansowo, to jest o wiele lepiej. Którzy wspierają mój kanał, dziękuję też za wszystkie wasze komentarze. Dzięki wam tutaj właśnie jestem, bo bardzo mnie też motywujecie, za co wam z całego serca dziękuję i pozdrawiam was serdecznie, buziaki. Powiem wam tak, myślałem, że o wiele negatywniej podejdę do tego filmu i o wiele negatywniej go będę komentował. Z kilkoma rzeczami może, nie wiem, się zgodziłem. Kilka rzeczy powiedziałem niegłupio nawet, więc... progres. No i moi drodzy, 27 tysięcy wyświetleń, 3 tysiące lajków. Proszę bardzo.